Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj... Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj ukłon w stronę moich babci, Jadwigi numer 1 i Jadwigi numer 2, które serdecznie pozdrawiam, dlatego że przygotuję danie, które dzięki nim kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo bardzo często je przygotowywały. Danie to nazywa się babka ziemniaczana, czyli tak zwany bugaj. Przynajmniej tak u mnie mówiło się na niego w domu. Natomiast wiem, że na terenie całej Polski to danie funkcjonuje pod wieloma różnymi nazwami. Jestem ciekaw, jak nazywało się u was, także dajcie znać. Natomiast jest ono bardzo proste i bardzo pyszne. Jego przygotowanie jest nieco angażujące, ponieważ wymaga starcia dużej ilości ziemniaków. Dlatego też u nas zawsze było to zazwyczaj danie od święta. Ja zrobię je w Thermomixie i mam nadzieję, że ten czas zaoszczędzę. Składniki. Oczywiście podstawa, dobre ziemniaki, najlepiej nie młode, czyli raczej stare, takie, które zawierają w sobie trochę mniej wody. Cebula, boczek, jajka, mąka, majeranek, sól i pieprz i to wszystko. A, ja dodam jeszcze odrobinę lubczyku. Od czego musimy zacząć? Oczywiście od ziemniaków, ich obrania i starkowania. Ja starkuję je w Thermomixie, więc na pewno będzie to dużo szybciej. Natomiast no, moje babcie zawsze tarkowały to ręcznie, na tarce. Dlatego zajmowało im to dosyć dużo czasu, więc tym bardziej ukłon w ich stronę. Mam już przygotowaną obraną i pokrojoną cebulę. Podobnie zresztą jest z ziemniakami. Od czego zaczynam? Od tego, że najpierw wrzucam cebulę do naczynia miksującego. Muszę ją zmiksować. Myślę, że wystarczy jej jakieś 20 sekund. Nastawiam na piątkę. Pokrojoną cebulkę wrzucam do oddzielnej miski. Nie myję naczynia miksującego, ponieważ od razu mogę w nim już ucierać moje ziemniaki. Wraz z cebulką starkowałem też jeden ząbek czosnku. Potrzebuję 1,5 kg ziemniaków, więc ja te ziemniaki od razu sobie odmierzę. Około 1,5 kg. Nakładam pokrywkę i teraz je zmiksuję. Nastawiłem na 30 sekund. Moc, niech to będzie 6. Zobaczymy, czy się dobrze starkują. No i zobaczmy, co my tu mamy. Mamy pięknie starkowane ziemniaki, wręcz idealnie. Myślę, że nic im więcej nie trzeba. Teraz musimy troszkę je odcedzić, żeby pozbyć się nadmiaru wody z nich. Zrobimy to po prostu na zwykłym sicie. Przekładamy starkowane ziemniaki na sito. Delikatnie je odcisnę po to, żeby pozbyć się nadmiaru wody. Odcedzone ziemniaki przekładam do cebuli. Dodaję do tego 2 jajka. I 5 łyżek mąki. Tutaj też na dnie osiadł się tak zwany krochmal, czyli skrobia z ziemniaków. Odlewam zatem wodę i to, co mi tutaj powstał, ten osad, dodaję do mojej masy ziemniaczanej. Zobaczcie. Dodaję teraz łyżeczkę roztartego w dłoniach majeranku oraz odrobina lubczyku. Tego lubczyku nie za dużo, bo on jest bardzo intensywny i chodzi o to, żeby on na mnie dominował tutaj. Oraz pieprz. Nie żałujcie pieprzu. Najlepiej taki świeżo mielony. I sól. Sól do smaku. Na początek łyżeczkę soli dodaję. Jak całość wymieszam, spróbuję i wtedy zdecyduję, czy to dosolić, czy też nie. Zdecydowałem, że dodam jeszcze 1/3 łyżeczki soli. Pamiętajcie, że nie można przesadzić teraz w tym momencie z solą, ponieważ tutaj będzie jeszcze dodawany boczek, który jest sam w sobie oczywiście słony. Boczek kroję na bardzo cienkie plastry. Dno formy oraz boki należy solidnie wysmarować masłem. I teraz dno tej formy należy wyłożyć boczkiem.
Następnie na ten boczek układamy w formie naszą masę. I na to, na samej górze, układamy plastry boczku jeszcze. Można w ten sposób, ale można też jakkolwiek się chce. Ważne, żeby na górze był też boczek. Całość teraz wędruje do piekarnika. Wszystko zależy od mocy piekarnika i tego, jak szybko będziemy ją piekli. Natomiast myślę, że potrzeba jej minimum godzina, godzina 20 w piekarniku. Natomiast myślę, że jakieś 180 stopni. Kochani, moja babka piekła się jakieś, no myślę, nawet półtorej godziny. Następnie 20 minut dałem jej odpocząć. Później odwróciłem ją do góry nogami i teraz ją odkryję. Musicie to robić bardzo powoli. Wygląda ona w ten sposób, ładnie upieczony boczek. Tak wygląda już upieczona, wyjęta z formy babka. Na górze mamy ładnie przypieczony boczek. W środku jest upieczona. Pamiętajcie, że ona po wyjęciu jest bardzo świeża, więc najlepiej dać jej jakieś 30 minut, żeby ona odpoczęła. Wtedy będzie się po prostu lepiej kroiła. Możecie ją podawać z różnymi sosami. Możecie ją też odgrzewać. Ona jest fantastyczna następnego dnia. Po podsmażeniu, pokrojona na kawałki, jest po prostu rewelacyjna.